Cześć. Cześć. Tutaj Frame Running, Terenia Wrocław Klub i Fundacja Wyjątkowe Życia Terenia TV. Zapraszamy na program Nie Tacy Niepełnosprawni. Ze mną dziś jest Piotrek, a właściwie Piotr Siejba, zawodnik naszego klubu. Piotr jest podopiecznym całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej we Wrocławiu. No i mimo wielu trudności, które narzuciło mu jego otoczenie, właściwie już od samego początku, bo zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, wchodzi w dorosłość bez klasycznej, w potocznym rozumieniu rodziny. Jest bardzo ambitny, jest przepotężnie kulturalny i przede wszystkim, co już udowodnił, mega utalentowanym paralekkoatletycznym sportowcem. Z Piotrem znamy się bardzo długo. Był naszym sportowcem jeszcze kiedy przychodził z mamą na prowadzone przez nas niegdyś olimpiady specjalne. Zawsze, i to jest jego cecha bardzo charakterystyczna, jest uśmiechnięty i szlachetny. Piotrek jest bardzo kulturalny. Otwiera nam wszędzie drzwi, zawsze. Zawsze pomaga nam nosić ciężkie rzeczy. No a jak widzi osobę jeszcze bardziej niepełnosprawną od siebie, to wtedy rzucać jako pierwszy, żeby ją wesprzeć albo wspomóc. Zresztą doskonale o tym wie Tereska. No cześć, nie ma oki, to się ciapno. Lubię to się jak czeka. Siostrzę do maka. Śniał się długie. A chyba się śni. Się to nosi, śniałaś duszkę. Śniali. Też chodzimy na siłowni, na siłowni nosie. Chciałam tam wszystko jak Piotr. Nosie, jedzie spacer. Co udało się osiągnąć naszemu Piotrowi tylko w tym roku? Podczas pierwszej rundy paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w Słubicach Piotrek zdobył w swojej klasie puchar za najlepszy wynik. Podczas drugiej rundy paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim nasz Piotr uzyskał pierwsze miejsce na 100 metrów i pierwsze miejsce na 400 metrów, ścigając się na zawodach dedykowanych głównie osobom dorosłym, seniorom. Podczas trzeciej rundy Grand Prix Polski, które odbyło się w Warszawie, nasz Piotrek zajął pierwsze miejsce na 400 metrów i trzecie miejsce na 200 metrów. To jakiś po prostu sen, to jakaś magia, po prostu to, co Piotrek wyprawiał na tych bieżniach, to jak potrafił się skupić, to jak nie poddawał się emocjom, no i przede wszystkim przygotowaniu, jakie udało nam się zrealizować, no ewidentnie zawdzięcza te wyniki. Ale to nie koniec. Podczas czwartej rundy Grand Prix Polski w Krakowie Piotr uzyskał drugie miejsce na 200 metrów i ponownie miejsce pierwsze na 400 metrów. Tak, 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 tu się już pomału wyłania, że nasz Piotrek dobrze, doskonale się wręcz czuje na dystansach 200 i 400 metrów, trochę gorzej na krótszym dystansie 100 metrów. Finał Grand Prix Polski, który odbył się w Sieradzu, również należał do Piotra, ponieważ zdobył pierwsze miejsce na 400 metrów i drugie miejsce na 100 i 200 metrów. Podczas drugiego ogólnopolskiego meetingu Frame Running, które odbyło się w Rzeszowie, nasz Piotr zdobył pierwsze miejsce na 400 metrów, drugie miejsce na 200 metrów i miejsce trzecie na 100 metrów. Wydawałoby się, że te osiągi i te wyniki to już jest największe spełnienie marzeń Piotra, naszych marzeń, ale Piotrek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Podczas paralekkoatletycznych mistrzostw Polski, które odbyły się w Szczecinie, nasz Piotr zdobył, uwaga, uwaga, nasz Piotr zdobył miejsce drugie na 400 metrów i miejsce drugie na 200 metrów.
A wyniki Piotra z tych wszystkich zawodów, w jakich brał udział, to są wyniki, które sięgają czołówki najlepszych frame runnerów świata. Wszyscy zawodnicy startują w klasie T72. W pierwszym biegu, przypominam, mieliśmy włącznie mocno Piotr Siejwa. Zatem mamy nadzieję, że ten kolejny rok, który jest przed nami, no otworzy Piotrowi drzwi do zawodów międzynarodowych. Wiedziałeś, że wygrasz wtedy, że uda ci się drugie miejsce zająć? Nie byłeś pewny. Jeszcze wtedy nie. No właśnie, jeszcze wtedy... Bo wahałem się, bałem, czy pojadę. Trochę się bał Piotrek, czy sobie poradzi, dobrze powiedziałem? Tak. Ale, znaczy jak mu się wyznaczy cel, Piotrek się skupi wtedy mocno. Tak. Łatwiej mu jest pokonać wówczas różne trudności, które się mogą pojawić, między innymi stres, emocje. Kto wśród waszych znajomych może się pochwalić, że zna, a ja znam, mało tego, jestem też trenerem Piotka, który jest wicemistrzem paralekkoatletycznych mistrzostw Polski. Być może, jeśli będzie miał dobre osiągi, uda nam się zainteresować też osoby, które zaproszą Piotka na różnego rodzaju paralekkoatletyczne mistrzostwa, gdzie Piotrek będzie mógł się zmierzyć z zawodnikami no co najmniej z całej Europy, a może i całego świata. O! No bardzo, bardzo o tym marzymy i chcielibyśmy tego. Życzymy zresztą tego Piotrowi najbardziej. No i miejmy nadzieję, że w tą stronę to wszystko pójdzie. To jest właśnie ten nasz bohater. Ten nasz wicemistrz. Jestem dumny, że go poznałem, że go poznaliśmy, że jest z nami. Bo sprawia nam tyle radości. Po prostu Piotrek, dziękuję ci bardzo.